dobrze sobie radzi, też sposób, w jaki Odra gra. Bo ta czerwona kartka w meczu z Tychami go kosztowała dwa mecze absencji, szansa przed Odrą. Wszyscy do zdrowia zaczęli punktować i cały czas są groźnym zespołem dla wszystkich. Roman Jakuba, mocne uderzenie, pokazywał tam Ukrainiec rękę. Tu jest Koj, Jakuba, Dominik Frelek, znów tu akcja z Tomalskim, dośrodkowanie, skoczył Tiakane, skoczył Zapolnik, który no, walczy o powrót do Fortuna pierwszej ligi. Może być w przyszłym sezonie braterski mecz. Mateuki. Galan traci teraz piłkę, Hiszpan, jest szansa, jest okazja, uderzenie, słupek ratuje Odrę, poprawka, gol! Bramka dla Puszczy Niepołomice, 28 minuta, Dominik Frelek. Dwóch ruszyło do Galana, zabrali mu piłkę, szybki strzał, poprawka, jest gol. Chwaliliśmy tego zawodnika, tutaj taka strata, fajny odbiór, 2-3 podania, uderzenie. Ale Mroziński w słupek. No i 2 punkty tylko do Ruchu Chorzów, co prawda, którzy też jeszcze swój mecz będą rozgrywali. No widzą Państwo, że Emil Tiakane, Piotr Mroziński, on dośrodkowuje, odpuścił, został na linii Haluch. Lekko. Go nie widzieliśmy, ale myślę, że na te warunki tutaj atmosferyczne to myślę, że... Może aż 10 zdobył w ostatnich 4 kolejkach. No to tutaj ta porażka może jego sytuację skomplikować. Kevin Komar, lewa noga, Marcel Pięczek. Dokładne dośrodkowanie, po koźle jeszcze uderzenie, Wojcinowicz głową. To też tak było zaplanowane, piłka jeszcze u gospodarzy. Teraz dopiero zacznie Odra. W przypadku awansu, nie wiem jak to jest w barażach, to inna kwestia. Artur Siemaszko! Ciekawie to wyglądało. Szereg. Dobre zagranie, Urbańczyk, jeszcze podanie, jeszcze Nowak. No tutaj Galan, przepraszam. Jakub Serafin. Wojcinowicz strącił tę piłkę pod nogi kolegi, to był Roman Jakuba. Siemaszko. Nie. Roman Jakuba lewą nogą. Do ligowego podium, bo podkreślamy, oni mogą zająć 3. miejsce w tabeli. Mateusz Kamiński. Dośrodkowuje. Trudny moment, przeżywa Puszcza. Drugi celny strzał mają goście. W ofensywie, ale to też mega ważne jest. Nowak odwrócił się i teraz z najwyższym trudem Kevin Komar. Przyjęcie piłki. Poszło już to dośrodkowanie i teraz poprzeczka po strzale głową jednego z zawodników Odry Opole. To był grę gospodarze. Jakub Serafin w pole karne. Tam skoczył Koj. Jeszcze się Maszko i Koj. Jeszcze dośrodkowanie Haluch i teraz trzeba czym prędzej uruchomić akcję. No ale źle to zrobił Haluch. Piłkę przejął Kramarz. Chyba Puszcza już tego zwycięstwa nie wypuści. Mroziński. Tak, on Mroziński nie będzie, nie będzie szukał tak dośrodkowania. On tę piłkę przytrzymał. Autu też już nie będzie, bo Tomasz Wajda spotkanie zakończył. Puszcza wygrywa z Odrą 1-0. Zwycięski gol Dominika Frelka i Puszcza jest 3. w ligowej tabeli.